Znamy scenę z filmów rysunkowych, ale także przygodowych, fabularnych, że bohater ucieka przed jakimś niebezpieczeństwem i w pewnym momencie, opierając się o coś, zauważa z przerażeniem, że to, o co się opierał, podnosi się i nagle zaczyna żyć. No, takim klasykiem jest to, kiedy dwaj mali hobbici myślą, że siedzą na drzewie, a okazuje się, że to drzewo to po prostu drzewiec. A więc bohater, jeden z większych bohaterów powieści Tolkiena, Władca Pierścieni. Otóż kiedy w takim codziennym tyglu różnych spraw poruszamy się, to bardzo często opieramy się, chcący czy niechcący, o tę duchową część naszego życia. I tam okazuje się, że ta rzeczywistość zaczyna się poruszać, że zaczynają pojawiać się aniołowie, którzy się nami opiekują, którzy wcześniej wygrali kosmiczną walkę ze złem, którzy są naszymi towarzyszami po to, żebyśmy nie zbłądzili z drogi naszego życia. Ale jeżeli istnieje świat duchów czystych, to tym bardziej realistyczny jest świat ducha złego, który jest ojcem kłamstwa, ojcem, który przyniósł na ten świat grzech, który spowodował tragedię pierwszych rodziców i w konsekwencji naszą tragedię. I dlatego, wierząc, że istnieje taki świat, nie kwestionując go, z jednej strony modlimy się do duchów dobrych, do aniołów dobrych, którzy zostali dani przez Pana Boga, aby się nami zaopiekować, i równocześnie mamy głęboką, bliską relację z Jezusem Chrystusem po to, żeby On odciął tę rzekę kłamstw, które na nasz temat mówi zły duch, który chciałby, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie cieszą się pełnią zbawienia.